Marcin, typowy, szary, niczym nie wyróżniający się gimbus wraca sobie spokojnie ze szkoły do domu. Niestety, jak co dzień czeka go paskudna konfrontacja z podblokowymi dresiarzami, blok ekipą, blokersami, czy jak to się tam w tej chwili nazywa. Po prostu cholesie, którzy już się nie uczą, a powinni, jeszcze nie pracują, a powinni, siedzą na garduszku państwa albo rodziców. No właśnie, siedzą, to jest bardzo dobre określenie. Siedzą sobie na ławeczce przed blokiem biednego Marcina i go zaczepiają. Za każdym razem, gdy Marcin ich mija, ma taki wielki problem, że oni mu tak dokuczają, mówią, a co się jopisz, co się gapisz, ty gapisz, mam zejść. No, co się gapisz, co się gapisz, co się gapisz. No, on cały czas stara się jak tylko może, żeby ich ignorować, żeby czasem tylko nie nawiązać z nimi konfrontacji, bo jeszcze będzie gorzej. I tak prawie zawsze wygląda powrót ze szkoły Marcina do domu. Tym razem jednak Marcin postanowił zachować się inaczej. Cały tydzień zbierał się w sobie i wymyślał taką ciętą rypostę, po której jak powie tym kolesiom, to po prostu raz na zawsze się od niego odwalą, no bo ile można znosić takich upokorzeń, bo on gardził tymi ludźmi, wiedział, że to są po prostu typowe no-life'y, tyle tylko, że nie w wersji internetowej, które tam teraz oglądają, grają w jakieś głupie gry, albo w wersji totalnie nowoczesnej, to już nawet oglądają, jak inni grają, bo już im się nawet nie chce, tylko no to są w takiej wersji analogowej, siedzą na tej ławeczce, bo już tak innych kupli nie mają, bo oni są albo w szkole i pracują na swoją przyszłość, albo są w pracy i zarabiają na chleb, rozwijają się, oni tylko tak siedzą, nawet nie żłopią piska, bo ich nie stać, prawda? Takie po prostu takie nikty, więc gardził nimi, no ale i takie nikty mu dokuczały, strasznie jak obmyślał, cały czas obmyślał tą ripostę, w końcu tak, tym razem Marcin ma ripostę na tych wrednych dresiarzy, zbiera się, idzie. Widzi tych dresiarzy, oni widzą jego. Tym razem nie odwraca wzroku. Tym razem nie chowa się, tym razem nie próbuje patrzeć wszędzie, tylko na nich, patrzy na nich prosto w oczy. Już czekasz, się go zapytają, i co się jopisz, i co się jopisz, ale nie, idzie. Oni się patrzą, on się patrzy, podchodzi. Nagle wstaje szef tych dresów i mówi, a zajebać ci? A od czego mam oczy, co?